końcem września rozpoczęła się przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży. Przebudowa odbywa się na odcinku prawie 800 metrów. W związku z tym ulica została wyłączona z ruchu. Przejazd jest możliwy tylko dla zamieszkujących pobliskie posesje. Trwa rozbiórka nawierzchni. Ta kostka i krawężniki stare betonowe zostaną wykorzystane, zostaną tu na miejscu skruszone odpowiednią maszyną i wykorzystane jako podbudowa pod przyszłe nawierzchnie bitumiczne. No to była, że tak powiem, zabieg mający na celu poczynienie pewnych oszczędności, gdyż powiedzmy wykonawca chciał dużo większych pieniędzy, szukaliśmy oszczędności i wymyśliliśmy między innymi taki sposób, tak? W ramach inwestycji wybudowane zostaną między innymi kanalizacja deszczowa i oświetlenie oraz ciąg pieszo-rowerowy. Z lewej strony ulicy będzie chodnik, no szerokości niestety takiej, na jaką pozwala nam szerokość pasa drogowego, czyli tak od metra do półtora, a na pewnym odcinku kilkudziesięciu metrów, tam bliżej ulicy Osadników, tego chodnika nie będzie tam wcale, bo nie ma miejsca po prostu, tak? Przed rozpoczęciem inwestycji wycięto tu 66 drzew. W zamian będą nowe nasadzenia. Dla mieszkańców i turystów przebudowa wiąże się z utrudnieniami. Muszą oni uzbroić się w cierpliwość i zwracać uwagę na oznakowanie. Na czas zamknięcia ulicy Polnej dla autobusów linii samorządowej, no i dla wszystkich udających się w kierunku Małej Trzebieży, uruchomiony został objazd ulicą Rybacką. Niestety z powodu tego, że ta ulica Rybacka jest bardzo wąska na pewnym odcinku, powiedzmy od kościoła do przystani żeglarskiej, ustawiliśmy tam sygnalizację świetlną wahadłową, która no, kanalizuje ruch raz w jednym kierunku, raz w drugim kierunku. Prace drogowe powinny się zakończyć pod koniec maja 2021 roku. Całkowity koszt przebudowy wyniesie 3 900 000 zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 668 000 zł.